Drodzy Państwo, dzisiaj omówimy temat, omówimy problem tak zwanej schizmy monofizyckiej, czy też innymi słowy, i związanej z tym fenomenem Soboru Chalcedońskiego, w wyniku którego doszło do pierwszego bardzo poważnego podziału we wschodniej części Imperium Rzymskiego. Celowo nie użyłem tutaj słowa Bizancjum, ponieważ Bizancjum nigdy nie istniało. Jest to słowo wymyślone przez niemieckich badaczy w XVIII wieku, a istniało tak zwane Rzymskie Imperium Wschodnie i Zachodnie, i akurat wszystkie debaty teologiczne, chrystologiczne, które się toczyły się w wschodniej części Imperium Rzymskiego. Od samego początku, jeszcze w okresie do czasów Konstantyna, cerkiew prześladowana, pomimo prześladowań, do cerkwi wchodzili ludzie różnych warstw. Byli ludzie biedni, byli ludzie bogaci, ale również do cerkwi wchodziła inteligencja. Byli to filozofowie, którzy... Tak, prosimy ojcze, profesorze. Nowy temat znacie na pewno, jest perfekcyjnie też. No po co te słowa? Ponad miarę te słowa. Było zainteresowanie przede wszystkim osobą Chrystusa. Kim jest Chrystus? Kim jest Chrystus? W Ewangelii świadectwo apostołów, w jakimś świadectwo ewangelistów, które nam zostało dostarczone. W tych świadectwach oczywiście mamy pewne wyobrażenia. Chrystus nazywa siebie: jestem Synem Bożym, Mesjaszem, na którego oczekiwali prorocy. Ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa cała inteligencja, która się nawracała na chrześcijaństwo, która poszukiwała prawdy w filozofii greckiej. Ja chcę przypomnieć, że słowo filozofia grecka to nie jest tak jak dzisiaj Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego albo Wydział Filozoficzny Studiów Podyplomowych w Białymstoku. Filozofia to było wszystko w zasadzie, to były wszystkie nauki, to była matematyka, to była astronomia, mieli takie wykształcenie we wszystkich dziedzinach tamtejszej nauki. I poszukując rozwiązań, prawda, oni akurat w chrześcijaństwie znaleźli odpowiedzi na swoje pytania. Nawracając się na chrześcijaństwo, cerkiew ich nazywała apologetami, ponieważ pisząc później jako chrześcijanie apologię w obronie cerkwi, pisząc apologię na temat prawda, praw chrześcijańskich, oni bronili. To są ci apologeta, to znaczy ten, który odpowiada. I mamy kilku apologetów, Justyn, załóżmy, męczennik apologeta, Arystarchos i wielu innych, którzy będąc już chrześcijanami nosili płaszcze filozoficzne. Bo filozofa się, tak jak świeszczenik się poznaje na ulicy, że nosi podrasnik, że nosi sutany wojskowego, że nosi prawda, mundur, to w tamtych czasach po płaszczu wiadomo było, że to był filozof, że to był człowiek uczony. I oczywiście ich poszukiwania w
nie dawały jakiegoś takiego jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim był Chrystus. I z pokolenia na pokolenie jakby ta myśl dojrzewała, prawda, mamy takim pierwszym na wschodzie, pierwszą próbą, prawda, odpowiedzi na takie chrystologiczne pytanie, które jest... Oczywiście te odpowiedzi apologetów nie zawsze pokrywały, nie były, zawsze były ortodoksyjne. Nie zawsze się pokrywały, ponieważ oni bardzo często używali więcej filozofii niż teologii. Tym niemniej, większość z nich zakończyła swoje życie śmiercią męczeńską. I bardziej oni są świętymi jako męczennicy, aniżeli jako myśliciele. Na wschodzie pierwszą taką próbę stworzenia odpowiedzi na pytanie, kim był Chrystus, był Apolinaryz dla Odycei. W latach żył 390. On wpadł na taki bardzo ciekawy pomysł, w jaki sposób wyrazi bogoczłowieczeństwo Chrystus. No więc Apolinary wpadł na taki, zaczął myśleć bardzo długo, był biskupem Laodycei i powiedział, że nauczał, że Chrystus był bogoczłowiekiem i że nie miał ludzkiego umysłu, że bóstwo zajęło jakby zajęło to miejsce, które było mieć przeznaczone, miało być przeznaczone do ludzkiego umysłu. Oczywiście cerkiew osądziła jego naukę jako nieortodoksyjną i święty Grzegorz Teolog powiedział pod adresem Apolinarego z Laodycei takie piękne słowa: to co nie zostało zabrane, to nie zostało zjednoczone w Chrystusie, nie zostało zbawione. Chrystus był bogoczłowiekiem, był Bogiem i był człowiekiem w pełni tego słowa znaczeniu. Miał i jako logos, był w pełni Bogiem i jako człowiek miał ludzki umysł. Chrystus przeżywa również jako człowiek i przeżywa jako Bóg. Krzyż, cierpienie, Boże, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? I te wszystkie przejawy ludzkiej natury są pełne. Inni też już próbowali odnaleźć różne odpowiedzi. Później w Aleksandrii był Orygenes, który pierwszy stworzył pierwszą dogmatykę, Periarchon. To jest jego o początkach, jego pierwsza chrześcijańska dogmatyka. Oczywiście Orygenes też włączył swój potężny aparat filozoficzny do poszukiwań odpowiedzi na pytania. Później został ogłoszony heretykiem. Wiemy o tym, że na Soborze w 553 w czasach Justyniana został wpisany jako heretyk, aczkolwiek był bardzo głęboko wierzącym człowiekiem. On, mając 16 lat, pragnął przyjąć śmierć męczeńską. Był geniuszem. To, co stworzył po raz pierwszy, w jakiś sposób Orygenes, w jakiś syntetyczny sposób ułożył Pismo Święte. Pracował nad tym wiele lat. I tutaj w tych wszystkich nie chcę, prawda, wchodzić w szczegóły, jakby w tych dywagacjach teologicznych wykształtowały się dwie szkoły myślenia teologicznego. Pierwsza szkoła myślenia to była, też bardzo ważna, szkoła aleksandryjska. Szkoła aleksandryjska z ogromną tradycją jeszcze dochrześcijańską później, prawda, poprzez
Zapomniałem, jak on się nazywał, taki filozof żydowski. Wypracował tak zwaną metodę alegoryczną, metodę alegorii. To znaczy, załóżmy, tak jak załóżmy są te Hezopa, bajki, czy też Kryłowa, kiedy do zwierząt dostosowuje się ludzkie głosy, albo na przykład alegorią jest to, że kiedy Żydzi przychodzili, i oni się zajmowali tłumaczeniem Pisma Świętego, te dwie szkoły, aczkolwiek dwie szkoły miały różne podejście do Pisma Świętego. Złóżmy, szkoła aleksandryjska tłumaczyła przejście Żydów przez morze, uciekając, jak oni uciekali, prawda, przez morze, przejście jako symbol Bożej Matki, Matki Boskiej. Ponieważ oni weszli do morza, gonili Egipcjanie, oni weszli do morza, morze się otworzyło, oni przeszli przez morze, morze się zamknęło i później kiedy tam, prawda. Tak samo narodzenie Chrystusa jest jako w ten sposób, że Logos zszedł na Matkę Boską, był w niej, prawda, przez 9 miesięcy i później urodził się. I kiedy się urodził, to ona nadal pozostała dziewicą i w ten sposób. To był system właśnie taki alegoryczny, porównywania faktów starotestamentowych do wydarzeń nowotestamentowych. Zresztą druga szkoła to była szkoła antiocheńska, też z ogromnymi tradycjami. Ta szkoła egzegezy, bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach bardzo dużo ludzi czytali Pismo Święte. Pismo Święte było po prostu nowicjusz, który nie znał na pamięć psalterza, nie mógł pójść do klasztoru. Nie było tych książek do dyspozycji, jak teraz książki były drogie. On musiał się tego nauczyć u siebie w domu. Dopiero wtedy go przyjmowali do klasztoru. Szkoła teocheńska z kolei wypracowała filon aleksandryjski, który prawda, jakby położył, on był Żydem schelenizowanym, położył podstawę dla tej alegorycznej analizy. Drugą szkołą to była szkoła teocheńska, która wypracowała tak zwany system historyczno-gramatyczny. Dzisiaj byśmy powiedzieli taki trochę protestancki system. To znaczy dokładne badanie gramatyki Pisma Świętego, analiza tekstualna, gramatyczna. I oni właśnie, w jaki sposób oni się zajmowali takim bardzo bardzo dosłownym tłumaczeniem Pisma Świętego w ten sposób. Trudno to przedstawić, będą przykład według szkoły antiocheńskiej, tam gdzie jest mowa, gdzie Chrystus mówi, jeśli ciebie kusi oko, to wyrzuci je. I to także te antyochańczycy właśnie by tak zrobili, wyrzuciliby. Z kolei szkoła aleksandryjska powiedziałaby, no tak, ale to jest przenośne, to oko. Oko to nie tylko oko fizyczne, ale również oko duszy, oko duchowe, które... Te szkoły dwie zajmowały się nie tylko badaniem pism, nie tylko analizą, ale również problem chrystologicznym. Ciągle ten obrót od czasów apologetów, kim był Chrystus? Bo był Bogo-człowiekiem. Jaką rolę pełniła natura ludzka, czy jaką rolę natura boska? Dla określenia jakby jestestwa Chrystusa w szkole aleksandryjskiej wypracowano kilka terminologii, które później święty Cyryl z Aleksandrii używa. On to w ogóle używa w sposób strasznie bałaganiarski, że Chrystus, kim jest Chrystus? Chrystus jest hipostazą, że Chrystus jest naturą, że ma jedną naturę, że Chrystus, prawda, jest prosopon. I te wszystkie, prawda, oni używali odnośnie tajemnicy Zbawiciela, tak w zależności od sytuacji, jak się nie zwracali dokładnie uwagi, to był taki bałagan aleksandryjski. W szkole antiocheńskiej wypracowano, prawda, tą metodę
gramatyczną, gdzie bardzo często używano słowo odnośnie Chrystusa prosopon, prosopon, prosopsome, pros, patrzą przed, prosopon. Czyli to jakby, no to jest trudne do tłumaczenia, ale ta terminologia prosoponu jakby ona tam była bardzo, tak, bardzo popularna. Wiemy o tym, że święty Bazylii Wielki, ponieważ święty Bazylii Wielki dokładając ogromnego trudu, wkładając potężny trud, po raz pierwszy dał jasne, pewne, bardzo określenie odnośnie Trójcy Świętej. Kim jest Trójca Święta? Że Trójca Święta, według świętego Bazylego, jest to jedna natura, wspólna natura i trzy hipostazy, trzy osoby. Jedna natura. U świętego Bazylego Wielkiego pojawia się. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ święty Bazylii Wielki nadaje słowo hipostasis znaczenie osoby. Hipostaza jest to, co jest indywidualne. Na przykład, tak jest, jak my jesteśmy. My wszyscy, ludzkość, jesteśmy hipostazy. Każdy ma swoją hipostazę, tak, prawda? Ale mamy tą samą naturę ludzką. To, co nas oddziela, to jest osoba. Później to w XX wieku Francuzi sobie rozwinęli ten personalizm. To jest osoba, a to, co nas, to co nas dzieli, to co łączy, to jest natura, physis. I dlatego później to są monofizyci, mono jedna, physis, jedno, ci, którzy wyznają jedną naturę, a oni nas przyzywali diofizytami. Diofizyci, ci, którzy wyznają dwie natury. Wszystko by było dobrze. Wszystko by było dobrze, gdyby nie pojawił się taki Nestoriusz, arcybiskup Konstantynopola, który zaczął nauczać, arcybiskup Konstantynopola zaczął nauczać, że Chrystus, że w Chrystusie to jakby było dwie osoby, a ten prosopon to jest pewna maska, która jakby kryła te dwie osoby, czyli nie należy nazywać Bożą Matkę, Matkę Boską, nie należy nazywać jako Theotokos, Bogu Rodzica, tylko należy ją nazywać według Nestoriusza Christotokos, Christo Rodzica. Jakby wychodziło na to, że Matka Boska urodziła jakby drugą osobę. W Chrystusie było dwie osoby. Diophysis. Oczywiście jak on zaczął głosić te kazania w Konstantynopolu, rozpoczęła się burza, całe miasto stanęło na prawda, przeciwko. I tutaj cerkiew zwołuje trzeci sobór w Efezie w 431 roku. I w tym soborze oczywiście na początku nie biorą udziału przedstawiciele z Antiochii, później tam Jan Antiocheński dojeżdża po dwóch tygodniach, no ale oni podpisują, prawda, ten sobór uznają, podpisują, prawda, dwa lata później tak zwaną formułę zgody w 1933 roku. I kiedy naród czekał, co powiedzą ojcowie, kiedy wyjdą z soboru. I wyszedł Cyril z Aleksandrii i krzyknął, nic nie powiedział, tylko krzyknął Theotokos. I cały naród powiedział, że dobrze, tak, Boża Matka jest Theotokos, Bogu Rodzica, ponieważ ten Logos, który się przedwiecznie rodzi od Ojca, on urodził się od dziewicy, prawda, od Matki Boskiej, dlatego ona jest ta, która dała swoje ciało dla Słowa Bożego i ona dlatego jest
Dlatego, że cerkiew nigdy nie wypracowała jakiegoś maryjnego, szczególnie jak katolicy, tam niepokalane poczęcie, tym innym. Dla nas najważniejszy dogmat, co już mi się konkretyzuje w jednym słowie, to też odnośnie to wszystko. No i byli wszyscy szczęśliwi, weseli i tak by dalej było, gdyby po kilka lat później nie wystąpił tak zwany archimandryta. Bardzo pobożny, wielki asceta, który miał pod sobą parę tysięcy osób, taki super ortodoksyjny był. I on Eutychiusz zaczął nauczać, że odnośnie natury Chrystusa, że w Chrystusie boska natura zniknęła, została pochłonięta, zjedzona przez naturę boską. Ludzka natura zniknęła. Przez naturę boską została pochłonięta, tak jakby zjedzona. W całym tym, prawda, konglomeracie tych sporów, tego wszystkiego, przejawia się jedna pewna bardzo ważna nuta. Ona od samego początku, już w czasach Chrystusa, w czasach u gnostyków. Otóż dla człowieka wschodu, to się bierze jeszcze z filozofii perskiej. Dla człowieka wschodu to wszystko, co związane z materią, jest przemijające, jest nieciekawe, jest słabe, grzeszne, ciemne. Natomiast to, co jest związane z duchem, jest pozytywne, jest dobre. Duch zawsze, duch w jakiś sposób jakby dominuje ponad materią. I to już, i dlatego te wszystkie problemy, które się później, należało zrozumieć, nie mogli zrozumieć, w jaki sposób Bóg, który jest duchem, Bóg przyjmuje ciało ludzkie. Czy przyjmuje materię? Czy Bóg może przyjąć materię, która jest negatywna, czy nie może? Oczywiście ojcowie odpowiedzieli, że Bóg uświęca materię. Chrystus uświęcił swoją naturę, prawda? Ona stała się naturą słowa ciałem Boga stał. No i te wszystkie, prawda, te dwie sprzeczności, te natura, duch, one się jakby przewijały przez całe pierwsze tysiąclecie. I akurat, ponieważ ci ludzie mieli ogromne wykształcenie świeckie, mieli potężne wykształcenie świeckie, więc oni byli gdzieś tam ciągle jakby zakotwiczeni w tej filozofii, w tej prawda, filozoficznym podejściu, że do natury i do rzeczy. Jednak gnostycy, załóżmy, były takie uczyli, albo dokeci uczyli, że jednak natura ludzka nie była prawdziwa na krzyżu. Chrystus musiał udawać, że on udawał, że miał. Nie mógł Bóg cierpieć na krzyżu. Dlaczego Bóg, który jest wszech Pan? Także to były te problemy, czy one się ciągle przewijały. I Eutychiusz zaczyna nauczyć, prawda, że ta natura zginęła, że ona się jakoś tak się rozpłynęła. No i tutaj usłyszano w Konstantynopolu, że taki, prawda, święty człowiek zaczyna głosić herezję. Eutychius był odwołany, parę razy do porządku był przywołany i był przywołany do... No ale on powiedział, że on widział, że on we śnie widział, że on miał wizję, tak, że mu się Chrystus pokazał, taki niecielesny, że taki w tym, i dlatego był uparty strasznie. No i tutaj ja będę szedł na skróty, nie będę tu się za bardzo ten. Pojawił się problem, oczywiście jak każdy problem dogmatyczny, wszystkie problemy dogmatyczne były rozwiązane w soborach powszechnych. Aczkolwiek to jest bardzo ciekawą rzeczą, że ojcowie na soborach powszechnych czytali poprzednich ojców cerkwi, czytali. I to, co wpisywali, to, co oni pozytywnego brali do symbolu, brali, ale nigdy nie pisali, od kogo oni to biorą. Także załóżmy, można
W symbolu chalcedońskim znaleźć niektóre fragmenty Cyryla, świętego Bazylego można znaleźć, świętego Atanazego, ale nigdy nie podpisywali, że to jest. To są święci ojcy, prawda, w ten sposób oni postępowali. I sobor był sobor rozbójniczy, gdzie strona aleksandryjska chciała swoją prawdę przeforsować, swoją strategię, i ja bym zaczął od tego soboru chalcedońskiego. Na soborze chalcedońskim oczywiście już był w 1951 roku przyjechał, przedstawiciele papieża przyjechali z Aleksandrii, przyjechał Dioskur, arcybiskup Dioskur, i przyjechała strona antyochryńska, no i się rozpoczęły się, prawda, dyskusje, dywagacje. No. Brano poprzednie symbole, analizowano poprzednie symbole, to trwało kilka miesięcy, bardzo żmudna praca. I pod koniec, prawda, przy zakończeniu soboru określono, wydano, prawda, oświadczenie, statement wydano, że Chrystus jest jedną osobą w dwóch naturach. W dwóch naturach. Odwołano się do teologii trynitarnej świętego Bazylego Wielkiego. Trzy hipostazy. Ale natura, ojcze, to było to, co hipostaza to jest osoba, a natura to jest to, co wspólne. Kiedy sobór chalcedoński powiedział, i dlaczego? Ponieważ w Chrystusie natura ludzka nie miała osoby, ona się podłączyła do osoby Logosu. Ponieważ jeśli by się urodził z Bożej Matki, jeśli by się urodził, bo tam jest powiedziane i Duch Święty nadzie na cielsi na wyszniu sinicie, czyli Bóg urodził się, ale w filozofii greckiej jest takie pojęcie, że jedna osoba może mieć kilka natur. Jedna osoba może, załóżmy, nasza dusza jest osobą, czy jest osobą. Nasz duch jest osobą, czy nie jest. My nie wiemy. Nasze ciało jest osobą. Mamy jedną osobę, mamy jedną postazę, ale mamy dwie w sobie, czy trzy. To się nasi biskupi bardzo lubią kłócić. Czy duch, dusza i ciało, czy dusza i ciało, prawda? I tutaj sobór określił, nawiązując do tego, że do świętego Bazylego, że tam są trzy osoby, czyli jedna z osób stała się człowiekiem i zachowując swoją boską naturę, przyjęła ludzką naturę. Dlatego sobór, były tendencje oczywiście, żeby wyrazić to, że z dwóch natur, ale ojcowie to odrzucili, to było u świętego Cyryla, i przyjęli właśnie tę tezę. I zaczęła się wojna. Dioskur powiedział, że my tego nie przyjmujemy. Antychończycy powiedzieli, że my to przyjmujemy, że to nam pasuje. I rozjechali się, prawda, po całym imperium, wrócili. I tutaj cały problem rozpoczął się z Egiptem się rozpoczął problem. Oczywiście nie tylko problem tego, że oni nie uznali soboru, ale oczywiście był to problem nacjonalistyczny, ponieważ każde imperium, jak w imperium się dobrze żyje, jak w Ameryce, to wszyscy są do środka, prawda? Wszyscy chcą tam być i jechać. Jak się zaczynają jakieś problemy, to wszyscy zaczynają uciekać. Zaczynają się jakieś ruchy nacjonalistyczne, odśrodkowe, nacjonalistyczne, prawda, różne takie. Tak samo było w Bizancjum. Bizancjum, czyli wschodnio-rzymskie imperium, już przedtem były tendencje niektórych narodów do odizolowania się od imperium i do pewnego samostanowienia. Na przykład święty Antoni Wielki nigdy po grecku nie rozmawiał. Z kolei święty Atanazy Aleksandryjski, który był przyjacielem świętego Antoniego, miał doskonałe wykształcenie helenistyczne.
On rozmawiał, pisał po grecku, znał filozofię, znał prawdę całą. Był wykształcony, to były dwie osoby. Masy nie rozmawiały w języku greckim, no, natomiast cała inteligencja posługiwała się, na szkoła aleksandryjska, to jest po prostu język grecki. Nawet to nie jest już język grecki, to jest język helenistyczny. Ponieważ to jest język helenistyczny, to był bardzo wysokim poziomie. No. I tutaj się cały problem pojawia. Dlaczego? Dlatego, że u Aleksandryjczyków osobę określano słowem hipostasis, osobę określano słowem thesis, czyli natura, osobę określano słowem prosopon, osobę określano wszystkie, do osoby stosowano wszystkie możliwe tam dostępne wyrazy, wyrażenie. I idąc za logiką rozumienia szkoły Egipcjan, Chrystus był jedną osobą w dwóch naturach, czyli według nich te natury musiały być osobami. Czyli wyszło to, że Chrystus składał się z dwóch osób. Natomiast w ogóle Sobór przyjął tą wersję świętego Bezylego, że osoba to jest to, co jest, prawda, to jest indywidualne, natomiast thesis to jest to, co jest wspólne. No i tu się zaczęły i myśmy w naszym dialogu. A, jeszcze tu namieszał święty Cyryl Aleksandryjski, bo przy tym święty Cyryl Aleksandryjski użył takiego terminu, wyrażając również, starając się wyrazić ideę wcielenia, ideę bogoczłowieczeństwa, użył takiego słowa mia thesis tu theologus sercomeni, czyli jedna natura wcielonego słowa. Przepraszam. Jedna natura. Z Egiptu telefon. Przerwać proszę. Jedna natura wcielonego słowa. I jeśli przyjmiemy słowo jedna natura, jeśli on rozumiał jedną naturę jako osoba wcielonego słowa, to jest prawosławne, chociaż też niedoskonałe. Ale jeśli przyjmiemy, że jedna natura według ich pojęcia, to nie ma sensu. A skąd to się wzięło? To się wzięło od Apolinarego, bo Apolinary użył tego słowa, a Antiochończycy, Aleksandryjczycy to powtórzyli, niby biorąc to od świętego Atanazego z Aleksandrii. To pseudo-Atanazy, bo pochodziło od Apolinarego. Mia thesis, jedna natura wcielonego słowa. I Aleksandryjczycy byli przywiązani do tradycji janowej, w której być może to jeszcze się bierze z czasu świętego Antoniego, może z Egiptu, gdzie natura ludzka w pewnym sensie thesis, natura ludzka nie grała tak wielkiej roli. Była jakąś taką czymś takim elementem drugoplanowym. Orygenes kontemplował słowo, wcielone słowo, ciało. Natura dla Aleksandryjczyków, ludzki element był bardziej ciałem, bardziej czymś cielesnym, aniżeli pełną naturą ludzką. Natomiast Antiochia jakby tą naturę przewartościowywała. Jakby tą naturę ciągle popychała w stronę personifikacji. Jeśli natura, to jest osoba. I tutaj dopiero problemy się zaczęły po Soborze Chalcedońskim. Jeśli wszystko, co wiązało się dla Egiptu z słowem dwie natury, dwie wole, to było związane z Nestoriuszem. Ponieważ Antiochończycy podkreślali ważność dwóch
natur w Chrystusie, gdzie one, prawda, ta natura ludzka, prawda, wchodziła w ten, w to personifikowała się. Jakby. I tutaj cały ten problem, oczywiście później rozpoczęły się, były sobory powszechne. Były sobory powszechne, był piąty sobór powszechny, który Justynian zwołał. Dla Justyniana zależało na tym, żeby scalić imperium na nowo. I on taki szczodry, od razu w anatemę wypisał na szkołę antiocheńską, że właśnie Antiochia jest heretycka, że Antiochia wprowadziła cały bałagan, żebyśmy zostali przy Aleksandrii, to by nie było takiego problemu. No i tych nauczycieli Nestoriusza, Teodora Starsu i Basa skazał jako heretyków, chociaż Teodor z Cyru chyba był nawet na Soborze Chalcedońskim i to, co on przedstawił ojcowi, uznaje, że nie jest taki heretycki, to jest w miarę prowadzone. Ale to cerkiew, w tym jest, że jedna cerkiew musiała sformułować syntezę, pozytywną syntezę w tym strasznym historycznym bałaganie, zwalczanie się, kompromisów, podkompromisów, nie zawsze miłość chrześcijańska. Jednak sobory były tym największym błogosławieństwem, które dały nam tą syntezę chrystologiczną. I podczas ostatnich rozmów, teraz były tak zwane dialogi w Aarhus, w Danii był dialog, w tym Egipcie były dialogi na pustyni, w klasztorze świętego Makareo. Podczas tych doszliśmy do wniosku, że praktycznie to my wierzymy tak samo, że oni nie są monofizytami, ponieważ jedynym monofizytą to był Eutychiusz, który głęboko wierzył, że natura ludzka jakby została pochłonięta przez naturę boską. Oni wierzą w swoich wyznaniach wiary, prawda, podkreślają również ważność natury ludzkiej w Chrystusie. Tylko jedynym problemem, na który nie możemy przeskoczyć, to, że jakoś psychicznie oni nie mogą uznać Soboru Chalcedońskiego. Oni wierzą, że Sobór Chalcedoński był prawosławny, że nie był nestoriański, bo oni nas oskarżają ciągle, że to był Sobór Nestoriański. Zresztą jeszcze Focjusz w IX wieku z Ormianami próbował rozmawiać, którzy też jako monofizytami, chociaż Ormianie nie brali udziału w Soborze Chalcedońskim. Ojciec dyrektor na pewno to bardzo dobrze wie. Nie brali udziału. Bardzo często przyjeżdżali z Egiptu, z Armenii. Tylko że problem jest taki, że kiedy ta grupa, prawda, aleksandryjska powróciła z powrotem do Aleksandrii, to zaczęły się polemiki. Pojawili się tam ludzie, którzy zaczęli zwalczać Chalcedon. Bardzo mądrzy ludzie. Tacy jak Filoksenos z Magbu, Sewer z Antiochii. Ludzie o potężnym prawda, potencjale intelektualnym. I oni tam kombinowali na wszystkie strony, jakby to z jednego wyszło z dwa. Jakby to zrobić, żeby jednak nie powiedzieć, że to jest dwa, że zawsze ta natura jest jedna. Jakby ona się składała z dwóch natur, tak, ale ona jest jedna, to są dwie natury. No tak, ale to jest powiedziane cztery nie przemieszane, nie, prawda, w tych, jest, to wraża w sposób genialny. I tutaj, tak jak ja czytałem, się tym zajmowałem, mówimy, dobrze, możemy, wy uznajecie Sobór Chalcedoński, ale co zrobić z tymi nauczycielami waszymi, którzy później przez cerkiew zostali, na których cerkiew rzuciła anatemę jako na heretyków. Sewer przez świętego Maksyma Wyznawcy jest wspominany jako nieczyściwy Sewer, bogohulny. Oni zostali oskarżeni o herezję oficjalnie. Oni mają, a
dla nich oni są świętymi. Nawet do tego stopnia są świętymi, że nawet jest ten, który doprowadził do schizmy na Soborze Chalcedońskim, Dioskur, który narobił strasznie dużo bałaganu, jest nawet liturgia u nich świętego Dioskura. Jest liturgia świętego Severa, jest i kilka innych mają liturgię. Oprócz tych liturgii, my też mamy liturgię, prawda? Bazylego, tam się to, oni też to służą liturgię, ale oprócz tych liturgii macie jeszcze swoje liturgie. Anafora w porządku, anafora jest ta sama, ale jeśli to się tyczy, prawda, całej oprawy, to jest problem. No i jakby jeśli byśmy doszło do zjednoczenia, pojechalibyśmy do Egiptu, oni by uznali sobory powszechne, sobor chalcedoński by uznali, to jak moglibyśmy z nimi służyć liturgii świętego Severa z Antiochii, który przez cerkiew został, przez ojców późniejszych został Jana z Damaszku, chociaż Jan z Damaszku był tak bardziej liberalny. Święty Jan z Damaszku powie, że oni są prawosławni, to tam są tylko terminologiczne pewne takie. Najbardziej antymonofizycki to był święty Maksym zresztą, ponieważ to dotyczyło bezpośrednio sprawy woli. I w jaki sposób możemy służyć liturgii świętego, świętego Severa. No. I to są problemy, z którymi, no była tendencja, ojciec Jan Majendorf miał taką propozycję, że tak, no niech ci święci nie będą jako miejscowi święci, żeby się nie będzie w to mieszali, że jeśli by oni uznali Sobór Chalcedoński i następne sobory, to moglibyśmy ich w jakiś sposób się połączyć, a ci święci pozostaliby. Praktycznie oni są o wiele bliżsi w sprawie chrystologii i eklezjologii niż katolicy, ponieważ oni zachowali starożytne struktury eklezjalne, tak samo jak ten system episkopalny, gdzie jest biskup, tam jest cerkiew, tam jest pełnia bohodaci. Tym niemniej no, weszło bardzo dużo w kościołach tak zwanych orientalnych, no, bardzo dużo takich wątków no, narodowych jakichś, no, na przykład no, pojechać do Etiopii, to być na etiopskim nabożeństwie, to trudno jakoś tak się do tego przyzwyczaić, no, bo oni, to minęło 1500-1600 lat jednak. Najbardziej nam bliżsi to są jednak Koptowie. Najbardziej, jeszcze jeden ogromny problem jest, że oni nigdy nie mieli szkół teologicznych, oni zawsze pod islamem byli. Na przykład w Egipcie. Ja pamiętam, kiedyś przyjechał z Egiptu do Salonik taki jeden diakon, by studiować. No to tam zaczęliśmy z nim rozmawiać. No to on zaczął tam chrystologię, zaczął wyrażać to zboże, zaczął malować serce Jezusa, tam przybite strzało, a Matka Boska, tam tak jakiś katolicy. No poziom dopiero teraz. I to bardzo dobrze, bo patriarch ekumeniczny dużo stypendiów dla nich dał, żeby oni sobie postudiowali i w Grecji, i w Ameryce, i w Holy Cross, tam już we Francji. To jest dobry taki, ten dobry. No te komisje, w zasadzie dialog został zakończony. Powinni, uznaliśmy, że oni nie są monofizytami, a my nie jesteśmy nestorianami. No ale jesteśmy jakby w jakimś pewnym zawieszeniu. No, nasz jednak, jeśli oni nie uznają Soboru Chalcedońskiego jako błogosławionego, to no, tak dalej będziemy trwać. Nie widzę jakiejś takiej z ich strony. Oczywiście tutaj już cerkiew rosyjska weszła na arenę, ponieważ kiedy się dialog zaczął, jeszcze cerkiew rosyjska była za żelazną kurtyną, wiadomo. To był poziom katechetyczny, trudno było wymagać, żeby ktoś tam, no teraz już zupełnie jakoś inaczej to jest, no ale tak, prawda, sytuacja wygląda w ten sposób, że jesteśmy w pewnym stanie oczywiście zawieszenia. Są dobre intencje z tego powodu, że tutaj wychodzi naprzeciw załóżmy i cerkiew rosyjska, i cerkiew i patriarch konstantynopolitański, że tym, którzy koptom, którzy wyjeżdżają, uciekają od islamu, że my możemy prostym ludziom możliwość przystąpienia do Eucharystii.
bo ci ludzie nie są niczemu winni, oni nie są winni, że akurat w tej czy innej są sytuacje. Dlatego nie można ich z jednej strony odrzucić, ale jeszcze im trzeba postawić pewne warunki. Oni zresztą sami nazywają, że oni są prawosławni, że oni są ortodoksi. Taki problem w Rzymie, we Włoszech bardzo dużo jest uciekinierów z Etiopii. Jak oni uciekali, prawda, od komunizmu, to pytali swoich biskupów, gdzie mają iść we Włoszech, to im biskupy, żebyście szli do prawosławnych, do cerkwi rosyjskiej tam, czy greckiej, czy do kanonicznej cerkwi, żebyście się nie plątali gdzieś po jakimś sobozwańczy. Także to w tym w zasadzie, w tej sytuacji, kiedy cerkiew rosyjska była pusta, kiedy nie było jeszcze, prawda, Rosjan we Włoszech, w Rzymie, to najwięcej było tam, prawda, Etiopczyków, którzy w ogóle nie rozumieli, co tam się służy, bo tam służyło się i ten po słowiańsku, no ewentualnie jak kazanie było po włosku, to było ok, a oni no. Ale byli szczęśliwi, że są cerkwi. Oni są bardzo pobożni zresztą. Bardzo pobożni. No muszą uznać Sobór Chalcedoński, to jest wymóg absolutny. A tam, no, tam jest prawda wola. No, tam jest bardzo drogi Egipt, ponieważ oni bardzo dobrze mają rozwinięte monaszeństwo. Mają coraz więcej ludzi, którzy teologów zaczynają mieć. Dobry. Zresztą najlepsi ich teologowie się wykształcili w Ameryce. To są ci, podczas tych dialogów, to są ci koptowie, którzy przyjeżdżali z Ameryki na te dialogi. Świetnie posługiwali się językiem angielskim. Także nie było jakiegoś większego problemu z tym. No, jakoś tak nie mogą się przebić jeszcze przez tą terminologię. Dla nich tak spowodowało. Bo Aleksandria jest zaliczana do. Dlatego jest taka nazwa, że jest aleksandryjska, prawda, ta prestologia, ta staroaleksandryjska, gdzie ta terminologia jest spójna i nowa ta prestologia świętego Bazylego, która z świętego Bazylego została zaczerpnięta terminologia i użyta na Soborze Chalcedońskim. Także to dla nas to jest bardzo bliskie.